Mój dzień jest bardzo zajęty. Od rana do wieczora mam ogromną ilość spotkań, mnóstwo maili, praktycznie każda minuta jest wypełniona. Ale naprawdę to lubię i za nic bym tego nie zmieniła. Kiedyś na studiach powiedziałam mojej współlokatorce, że do 30 chciałabym już robić tylko to, co naprawdę lubię. I chyba to się udało. Nazywam się Basia Sołtysińska. 4 lata temu współzałożyłam LiveTube, czyli największą sieć partnerską YouTuberów środkowo-wschodniej. Potem jak sprzedałam w niej swoje udziały, skupiłam się na rozwoju Indahash, aplikacji łączącej influencerów z markami. Aktualnie mamy ponad 260 tysięcy twórców na ponad 50 rynkach i biura w 6 miejscach na świecie. W tym tygodniu otworzyliśmy Johannesburg i Singapur. Ja lubię moją pracę, a praca też najwyraźniej lubi mnie. Kocham tworzyć. To daje mi mnóstwo siły i energii. Mam to szczęście, że pracuję z ludźmi, których naprawdę lubię. Naszą misją jest wspieranie influencerów, którzy mają swoje pasje i chcą na nich zarobić. Konsekwentnie to realizujemy. Myślę, że czasy się bardzo zmieniły i płeć dzisiaj nie ma większego znaczenia. Większość osób w naszej firmie, co ciekawe, to właśnie kobiety, które chcą się rozwijać, które chcą się realizować, są pełne pasji. W Indahash bardzo dbamy o atmosferę, zależy nam na tym, żeby wszyscy nie tylko dobrze się czuli, ale też wiedzieli, że są częścią czegoś większego i czegoś naprawdę niezwykłego. W życiu jestem dokładnie taka sama jak w pracy. Lubię, kiedy bardzo dużo się dzieje, więc muszę być dobrze zorganizowana. Mam mnóstwo energii. Prywatnie mam psa, lubię gotować dla narzeczonego, dla rodziny, dla przyjaciół. Z nimi najlepiej się relaksuję. Weekendy często spędzam poza Warszawą, żeby chociaż na chwilę się wyłączyć, zmienić otoczenie i wrócić w nowym tygodniu z nową energią do działania. Za chwilę lecę służbowo do Singapuru i do Japonii. Podróże niesamowicie mnie inspirują. Każdy rynek to zupełnie nowe doświadczenia, nowi ludzie, nowe wyzwania, a co za tym idzie, bardzo ekscytująca przygoda. Często nie działamy, dlatego że paraliżuje nas strach przed tym, co będzie, jeżeli się nie uda. Okazuje się, że jeżeli zastanowimy się nad tym racjonalnie, to przeważnie ten najgorszy scenariusz wcale nie jest taki zły. Dlatego weź sprawę w swoje ręce, zacznij działać i realizować swój pomysł.